zaraz przyjdzie. Dobra, dobra. Taki porządny Gozia Zadymiarz. Bo filozof. Ale walić. I to jest konsekwentne? Nie, on mówi, że dzisiaj nie pali. Mówi, że dzisiaj już nie pali. Słuchajcie, ja zapraszam tutaj na scenę, zaraz po moim wierszu, zapraszam tutaj na scenę kolejną osobę, która ma odwagę coś zaproponować i chęć, tak, oczywiście. No to przeczytam wiersz, pokazała. Ale co? Pokazała. No nie wiemy co, dowiemy się. No to dowiecie. To nie jest propozycja. To jest fakt. Powroty w czas niewinności wydają się niemożliwe dla mężczyzny po rozwodzie. Poetycki sen o wszystkich cudach właściwych kobiecości, znanych tylko lekarzom i kochankom. Może jeszcze lustrom i wodzie, zwłaszcza wodzie, bezkarnie harcującej po wyśnionym ciele. Taki sen pewnego dnia przychodzi. Jest w nim wszystko, co rodzi rzeczywistość. A zatem zalotność, obiecująca dotykalne wizje, przy nich sułtan ze swoim haremem żon 500 wydał mi się ubogim krewnym. Czekałem na otwarcie seraju, na zerwanie zasłon wszelkich ziemskich tajemnic. A pragnąłem. Pragnąłem oślepnąć, byle ujrzeć, co pokaże mi oddana już tylko podwojonej namiętności. I pokazała nie safony, ale swój własny, długi jak moje oczekiwanie, czerwony jak bolszewicka flaga język. Tak powróciłem do przedszkola. Zaskakująca puenta, co? Zapraszam. Dziękuję. Przedstaw się.